Piątek, 29 dzień lipca, to są informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Jeden z najpiękniejszych XIX-wiecznych budynków w Piotrkowie doczekał się generalnego remontu elewacji. Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Piotrkowie za nieco ponad rok cieszyć będzie oko nowym wyglądem. Pałacyk ufundowany przez Karola Rudowskiego już za 15 miesięcy pokaże się w nowej krasie. Najpiękniejszy z piotrkowskich pałaców od kilku lat czekał na generalny remont. Ostatnio jego balkon, znajdujący się nad wejściem, trzeba było wspierać stemplami budowlanymi. Po czteroletniej batalii w końcu udało się zdobyć pieniądze oraz wszelkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia modernizacji. To będzie robione za 1 075 000. Taka jest kwota. W tym roku mamy pierwszą transzę, ale mamy oczywiście zagwarantowane pieniądze na następny rok. Także prace, myślę, że poza zimą będą trwały nieprzerwanie do listopada, tak jest zaplanowane, do końca listopada 2012. Oprócz przebudowy dachu, ocieplenia jednej ze ścian, pracom poddana zostanie bogata sztukateria. Odnowiona zostanie również attyka, która sprawia dotąd najwięcej problemów. Attyka w architekturze polskiej występuje od renesansu i ona jest ona zawsze powodem kłopotów z gromadzeniem się tam lodu, wody, przeciekaniem dachu. Na szczęście, i zawsze był z tym kłopot, na szczęście dzisiejsze techniki budowlane pozwalają szczelnie zabezpieczyć dachy i sądzę, że po ostatnich naprawach ten problem nie będzie już kłopotem dla szkoły muzycznej. Budynek, w którym od 31 lat mieści się szkoła muzyczna, pochodzi z roku 1899. Dziś właścicielem Pałacu Rudowskich jest Skarb Państwa. Do tej pory budynek doczekał się tylko dwóch remontów. Obecna modernizacja przywróci mu dawny blask, choć jak zauważa dyrektor szkoły, wiele osób może być zaskoczonych pierwotnym kolorem budynku, który zostanie podczas renowacji odtworzony. Ruszyły prace naprawcze piotrkowskiej synagogi. Obecnie trwa remont pokrycia dachowego. Jeśli pogoda nie przeszkodzi, do końca sierpnia naprawiona zostanie też uszkodzona przez wodę elewacja. Zalane łazienki na parterze, pomieszczenia na pierwszym piętrze w głównym budynku biblioteki publicznej oraz odpadający tynk jednej ze ścian. To obecny stan niedawno remontowanej siedziby księżnicy, jaki spowodowała zimowa aura oraz wady konstrukcyjne dachu. Duże zniszczenia, tym bardziej, że tutaj jeśli chodzi o pomieszczenia na parterze, wcześniej były odmalowane. No i tak było nam przykro po prostu, że nasza praca, nasze starania po prostu zostały zniszczone. Biblioteka na szczęście doczekała się remontu. Dzięki ekspertyzom udało się ustalić przyczyny nieszczelności dachu, przez które przeciekała woda, niszcząc elewację i wnętrza biblioteki. Naprawy tynków, jak i montażu nowych blach na dachu zgodził się dokonać wykonawca remontu. Wszystkie naprawy oszacowane na kwotę 10 tysięcy złotych zostaną wykonane w ramach gwarancji. Po wykonaniu pokrycia dachu, ale po naprawczym pokrycia dachu nastąpi uzupełnienie tynków, które uszkodzone zostały na skutek zaciekania przez opady atmosferyczne i ten całe zamierzenie, myślę, że skończy się do połowy sierpnia. Obecnie nieszczelny dach został doposażony w nowe elementy blaszane oraz rynny. Wykonawca napraw czeka teraz na sprzyjającą aurę, by wejść z pracami naprawczymi uszkodzonej elewacji. Facelifting nadszarpniętej synagogi zakończy się jeszcze w sierpniu. W miniony czwartek, odwiedzając galerię Ośrodka Działań Artystycznych, można było się wcielić w artystę tkacza. Mali artyści z Muliny i Tektury wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki. Te można oglądać na wystawie zorganizowanej w jednym z centrów handlowych. Wystarczy kolorowa mulina i kawałek tektury, aby stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Ale wena twórcza nie przychodzi łatwo, tak jak i sam proces tworzenia. Jak się rysuje na kartce, to jest jeszcze łatwo, ale później, żeby to wziąć tymi nitkami wywiązać, to jest bardzo trudno. Ciężko, bo trzeba dużo przeplatać tutaj z tyłu, ile przeplatania było. Ale jakoś dałaś radę. Tak, dam. Młodzi artyści tkacze nie tylko zaprezentowali iście nowatorską technikę wyplatania. Powstałe gobeliny przedstawiały najróżniejsze motywy. Ona przedstawia tutaj taką plecionkę, że tutaj taka gwiazda. I tutaj tak,
Tutaj taki jakiś latawiec leci. Moja praca przedstawia gwiazdę. A dlaczego akurat gwiazdę? Bo nieraz jak jestem u cioci, to lubię wejść sobie na dwór wieczorem i popatrzeć na gwiazdy. Letnie warsztaty plastyczne organizowane przez Ośrodek Działań Artystycznych w tym roku połączono z Piotrkowskim Biennale Sztuki. Dzieci, podobnie jak dorośli artyści, w swoich pracach musiały przedstawić przestrzeń. Wyszliśmy zupełnie od rzeczy dla dzieci, myślę, bardzo trudnej, bo od prac abstrakcyjnych, gdzie przy pomocy linii interpretowały przestrzeń, pokazywały, czy dane linie się cofają, czy wychodzą do przodu. Następna rzecz, jaką będziemy robili z dziećmi, to będziemy przy pomocy linii zmieniali czarno-białe fotografie starówki. Jak maluchy poradziły sobie z zadaniem? Dorobek artystyczny można oglądać w centrum handlowym przy ulicy Wojska Polskiego. Prace wystawiane będą tam do końca wakacji. Galeria ta z pewnością wzbogaci się o kolejne dzieła, bowiem drugie warsztaty plastyczne odbędą się już 4 sierpnia w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej. Początek o godzinie 11. Czwartkowy letni festyn organizowany w ramach akcji Wyciągamy Dzieci z Bramy po raz czwarty przyciągnął tłumy miłośników ścianek wspinaczkowych, dmuchanych zamków czy zjeżdżalni. O moc atrakcji zadbał Miejski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Po raz kolejny czwartkowy festyn przyciągnął tłum dzieci spędzających lato w mieście. Tym razem park rozrywki akcji Wyciągamy Dzieci z Bramy został rozstawiony na boisku Orlik przy ulicy Wysokiej. Atrakcji była cała masa. Wspinać się na tą wieżę i jeszcze zjeżdżanie z tej zjeżdżalni. I to jest fajny sposób spędzenia wolnego czasu w wakacje? Tak, bardzo. Oderwania się od komputera? I to o wiele lepsze. I co tu jeszcze ciekawego można zrobić? Oprócz spinaczki? Ćwiczyć swoje umiejętności. No, można potrenować też różne wspinaczki, swoją szybkość. Można się rozerwać. Według mnie najfajniejsza jest ścianka wspinaczkowa. A dlaczego ścianka? Bo uwielbiam się wspinać. A taki festyn to dobry pomysł na popołudnie? Oczywiście, no dobry, bo dzieci się mogą w sumie wybawić. Dużo atrakcji? No, nie za dużo, ale dużo radochy. Podczas festynu dzieci mogły wziąć udział m.in. w konkursie na najlepszą małą cheerleaderkę. Tężyznę fizyczną można było sprawdzić podczas konkurencji przeciągania liny. Królestwem najmłodszych były oczywiście dmuchane zamki i ścianki wspinaczkowe. Do nich ustawiały się długie kolejki chętnych. O zapewnienie tych atrakcji jak co tydzień zadbał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie, jeden ze współorganizatorów letniej akcji. Festyny nie tylko dzieci oceniają na 5 z plusem. Spędzając tutaj czas ze swoimi pociechami rodzice, również chwalą wakacyjną akcję. Czy jest to dobry sposób spędzania wolnego czasu z małą pociechą i dlaczego? Myślę, że tak, z tym bardziej, że człowiek ma bardzo mało czasu wolnego i do spędzania dzieci. Dzieci można oderwać od komputera, od telewizora i przynajmniej coś mają pożytecznego z tego. Moim zdaniem powinno być więcej takich akcji organizowanych. No dzieci po prostu mają się czym zająć, nie myślą o takich, że tak powiem, niefajnych rzeczach, a po prostu środowisko jest takie, a nie inne. No po prostu twierdzę, że po prostu to jest potrzebne. Takie akcje są potrzebne nam i takim małym pociechą. Fajnie się bawią. Co wnoszą? Czy to jest dobre zajęcie właśnie wolnego czasu dla dzieci? Jak najbardziej. Jest to fajna forma spędzania wolnego czasu z dzieckiem, bo można z nim dłużej poobcować. Ale akcja Wyciągamy Dzieci z Bramy to nie tylko czwartkowe festyny. Moc atrakcji na najmłodszych czeka przez cały tydzień. Tak, to nie tylko festyny czwartkowe. Zajęcia odbywają się codziennie w 4 świetlicach usytuowanych w różnych osiedlach naszego miasta. To także Ośrodek Edukacji Artystycznej i wszelkiego rodzaju zajęcia i warsztaty właśnie plastyczne, fotograficzne, teatralne, taneczne, są ceramiczne także zajęcia. Także jest to dużo, dużo różnych rodzajów zajęć. Kolejny festyn odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 15. Tym razem park rozrywki rozstawiony zostanie przy domu handlowym Merkury. Piotrkowski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zaprasza w sobotę 30 lipca od godziny 10 do siedziby piotrkowskiego schroniska. Tego dnia będzie można zaadoptować psa za symboliczną złotówkę. W piotrkowskim schronisku na nowy dom i kochającego właściciela czeka ponad 300 czworonogów. Niemal każdego dnia pojawia się tu nowy, smutny i stęskniony za ukochanym panem psiak. Schronisko już pęka w szwach. Każda adopcja jest na wagę złota.
Dlatego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaprasza w najbliższą sobotę na dni otwarte, podczas których będzie można za symboliczną złotówkę wybrać sobie kudłatego przyjaciela. Mamy nadzieję, że prawdziwi miłośnicy zwierząt pomogą nam w zmniejszeniu stanu liczebności zwierząt w schronisku, przyjdą, nie zawiodą nas i zaadoptują jakiś zwierzaka, czy kota, czy pieska. Podczas sobotniej akcji zwierzak, zanim trafi do nowego właściciela, zostanie gruntownie przebadany. Będzie też można skorzystać z porad, jak opiekować się przygarniętą psią czy kocią sierotą. Wśród osób, które przygarną zwierzę ze schroniska, rozlosowane zostaną nagrody, m.in. karnety do salonu psiej piękności. Organizatorzy zadbają też i o najmłodszych gości. Dla nich przewidziane są konkursy i zabawy. Początek akcji Przygarnij zwierzaka w sobotę od godziny 10 w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Podole. Już za chwilę po naszym serwisie spotkanie z księdzem Tomaszem Estkowskim. Tym razem rozważania dotyczyć będą konsekwencji przyjętego chrztu. W informacjach piotrkowskich dziś to wszystko. Nasz kolejny serwis w poniedziałek. Do zobaczenia. Bóg dał pokarm z nieba, po to, aby człowiek nie ustał w drodze. I w tych wszystkich wydarzeniach naszej codzienności Bóg jest obecny. Ale jest taki sposób, w którym Bóg szczególnie jest obecny, a jest to Najświętszy Sakrament Ołtarza. Bóg pod postacią chleba. I Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o tym, że Chrystus do tych, którzy Go słuchają, każe im usiąść i mówi, że oto będziecie spożywać chleb. Wydajcie im jeść, mówi do apostołów. Udziela błogosławieństwa nad tym, co apostołowie mieli najprostszego, czyli 5 chlebów i 2 ryby, a w ten sposób niezliczone rzesze ludzi najadły się do sytości. Chrystus daje pokarm. Tego chleba nigdy nie zabraknie w Kościele, ale czasami brakuje tych, którzy chcą go spożywać i przyjmować. Bo tak jak spożywamy pokarm dla ciała, tak musimy spożywać pokarm dla naszej duszy. I nie ma innej metody, aby nasza wiara wzrastała, jak tylko ta, by karmić się ciałem Chrystusa. Chrystus błogosławi chleb i rozmnaża go, bo wie, że tego chleba ma wystarczyć dla wszystkich.